Dobry wieczór. Dzisiaj w takich nietypowych warunkach, bo z innym oświetleniem niż poranne, ale postanowiłem też taki film nagrać. Zawsze to jest jakieś nowe doświadczenie, zawsze to jest coś, co można przećwiczyć, więc mam nadzieję, że zaakceptujecie ten format nagrania. Jak zawsze, może to jest błąd, ale jak zawsze staram się te filmy nagrywać bez przerwy, bez przerywania, bez jakiegoś takiego sztukowania, tylko od razu nagrywać tak jak leci. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować książkę, którą przeczytałem. To jest Sam Sykes, albo nie wiem jak to można przeczytać, no nie jestem angielsko, aż tak bardzo angielskojęzycznym, ale jest to mężczyzna. Siedem czarnych mieczy, pierwszy tom cyklu fantasy Śmierć Imperium. Powiem szczerze, że do tej książki podchodziłem dwukrotnie. Najpierw przeczytałem jeden rozdział. Zaintrygował mnie, nie powiem. Była taka pewna doza zainteresowania. Czułem, że to jest coś nowego, ale jednocześnie gdzieś jakiś opór miałem. Sam nie wiem dlaczego i powiem szczerze, że już teraz mogę powiedzieć, że ten opór był niepotrzebny, dlatego że książkę czyta się bardzo dobrze. Od samego początku wpadamy w wir przygody. Cała fabuła jest napisana arcyciekawie. Dlaczego? Dlatego, że już od samego początku stykamy się z formatem, albo cała powieść jest niejako rozmową. Rozmową pomiędzy dwiema kobietami. Jedna z nich, tu może nie będę, za dużo nie będę spoilerował, ale jedna z nich, czyli główna bohaterka, Sal Kakofonia, jest więźniem drugiej. Dlaczego jest więźniem drugiej? Skąd to się wzięło? Czym to jest spowodowane? Tego dowiecie się z książki. To nie chcę Wam ujawniać, tego nie chcę Wam ujawniać, nie chcę Wam opowiadać, abyście nie stracili tego, co jest najlepsze w tej książce, czyli zaskakiwania fabułą na każdym kroku. Jeśli już jesteście pewni, ok, wiecie w którym momencie to będzie dalej się rozwijać, jak będzie to się rozwijać, czego będzie to dotyczyć, to za chwilę nagle robicie wow i jesteście znowu w nowym punkcie i zastanawiacie się, czy rzeczywiście dobrze wnioskowaliście, czy dobrze zakładaliście to, co za chwilę nastąpi. Trzeba od razu powiedzieć, że książkę czyta się bardzo, bardzo lekko, no i jest książka bardzo orzeźwiająca, taka odświeżająca, można powiedzieć, dla cyklu. Dlaczego? Dlatego, że tu jest wiele z takich nowych rzeczy, które może gdzieś już przeczytałem, ale o nich zapomniałem, wydają mi się świeże. Powiem tylko tyle, że mamy tu magię, owszem, mamy magię, ale mamy magię specyficzną. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, jeśli są magowie, to nie są oni nieograniczeni w swojej, w większości nie są nieograniczeni w swoich działaniach. Jeśli coś robią, to za to muszą zapłacić. I to zapłacić w tego słowa znaczeniu. Przypuśćmy, jeśli jesteś zmiennokształtnym, to też mogę, malutki spoiler, jeśli jesteś zmiennokształtny, to za każdą przemianę płacisz utratą własnego oryginalnego wizerunku, czyli zaczynasz tracić własne rysy twarzy, zaczynasz, jeśli przedobrzysz, jeśli osiągniesz, przekroczysz granicę, to praktycznie jesteś człowiekiem bez rysów twarzy, bez twarzy, bez jakby osobą lepioną z plasteliny, na której nie są zaznaczone rysy twarzy. I tak dalej, i tak dalej. W tym świecie zobaczycie różnych rodzajów magów, zobaczycie różne rodzaje postaci. No i trzeba powiedzieć, że pan sam lub
lubi kobiety, a raczej koncentruje się na kobietach. Czy je lubi, no to tu jest kwestia dyskusyjna, ale koncentruje się na kobietach. Widać, że to jest dziecko obecnych czasów, dlatego że widać tu jakieś te trendy LGBT, trendy miłości jednopłciowej i tak dalej. Powiem szczerze, że czytało mi się to na tyle dobrze, że mi to za bardzo nie przeszkadzało. Owszem, gdzieś tam były jakieś zgrzyty, ale nie było to takie, żeby było takie nachalne. Trzeba powiedzieć, że mężczyźni tutaj są tłem. Wszędzie na szczycie każdej struktury, z małymi wyjątkami, są kobiety. Mężczyźni osiągają jakby stanowiska kierownicze w małych wyjątkach. I to są, jeśli już są, to są tak epizodyczne, tak potraktowane jakoś lapidarnie, że tak naprawdę widzimy, że to jest świat ściśle kobiecy. Można by było zaśpiewać Za morzami jest Babilon, Królestwo Pań, jak to kiedyś się śpiewało. Więc to jest naprawdę opisane Królestwo Pań. Świat jest bardzo dobrze zbudowany, bardzo dobrze przemyślany, wszystko z czegoś wynika. Są świetne opisy różnych właśnie profesji, świetne opisy walk, świetne opisy całych krain, więc czyta się, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo dobrze. Nie chcę za zbytnio wam zdradzać, o czym jest ta książka. Ale polecam, przekonajcie się, kim jest Sal Kakofonia, dlaczego stała się Sal Kakofonią, czym jest tak naprawdę ta kakofonia. I jeśli będziecie zaintrygowani już po pierwszym rozdziale, to powiem wam, że pierwszy rozdział jest to takim małym, delikatnym preludium, które tylko cichutko manifestuje tam gdzieś to, co będzie działo się dalej. Dlatego z czystym sumieniem mogę już dzisiaj wam tą książkę polecić. Jeśli ją kupicie, naprawdę nie są to źle wydane pieniądze, na pewno będziecie z tej książki zadowoleni. Ja z czystym sumieniem polecam.